Można już składać wnioski do funduszu alimentacyjnego. Kto chce utrzymać ciągłość w miesięcznych wypłatach gotówki, nie powinien zwlekać. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są aż do osiągnięcia pełnoletności. Jeżeli dziecko się uczy, czas ten wydłuża się do momentu ukończenia 25 lat. Przysługują one rodzicom, których partnerzy nie poczuwają się do obowiązku płacenia za wychowanie dziecka. Od 1 sierpnia przyjmujemy wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy i do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, przede wszystkim zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2014 rok, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji i o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2014 roku oraz dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w roku bazowym, czyli 2014, zarówno na uzyskany dochód, jak i utracony, czyli umowy, świadectwo pracy, zaświadczenia o dochodach. Wnioski należy składać jak najszybciej. Zgodnie z przepisami ustawy dokumenty złożone do końca sierpnia muszą być rozpatrzone, a środki wypłacone do 31 października. Natomiast wnioski złożone od 1 września, no to termin ich rozpatrzenia i wypłaty jest do 30 listopada. Okres świadczeniowy trwa od 30 października do 30 września następnego roku. Kto zatem chce utrzymać ciągłość w miesięcznym zastrzyku gotówki, nie powinien zwlekać. Wciąż nie brakuje rodziców, którzy nie czują się odpowiedzialni za swoje dzieci. W dużym odsetku dotyczy to ojców. Ustawa, która wprowadziła nakaz odbioru prawa jazdy za niepłacone alimenty, działa w całej Polsce. Także w gminie Police nie brakuje tatusiów, którzy przez zaległe alimenty stracili dokument.